sumie jak zrobisz tam podkosę, to będzie prawie jak farming, parę osób się ucieszy. W sumie możemy ten... W Elden Ringu robić podkosy run, podwójne kosy, nie? Dwie kosy z tych kolesi, którzy są w Liurni na samym początku, nie? Tych szkieletów, takich ten, tak jest, nekromantów. To by mi pasowało. I takie dwie kosy pod lód i robić jakiś ten cosplay, jak ona się nazywa? Siostry Fryderyki. Może nóż bandyty? Nie. Od cytaty nie da się biec? Nie. Tam miałem ostatni respawn point, a i tak po śmierci wywaliło mnie tutaj, nie? Więc... Nie spadnij tylko. To nie jest ten przycisk. Poczekaj, do przodu. Brawo. I... Okej. Okay. Cosplay gruźniaka, on też biegał z dwiema i też z lodem, o widzisz. Znaczy, lód to jest ten, jeden z moich ulubionych status efektów w Elden Ringu. Czekaj, nie tak. Ja tu muszę po skosie zrobić. Iść w dół. Trafię? Kurwa, ledwo. Nie wystarczy po prostu tą windą zjechać już stąd? Czy są dwie, bo w sumie nie wiem, czy mi się coś nie pojebało teraz. Tam nie mam dźwigni do pociągnięcia z tej strony, nie? Z tej strony nie ma dźwigni do pociągnięcia. Ała. No muszę przyznać, że to było kurwa ciekawe. Że mi z ataku wyskoku zrobił backstaba. No, zastanawiam się nad skolopendrą aptecznikiem. Miał ktoś styczność z takimi pupilami? Mnie pająki za bardzo brzydzą. Niestety. Ja nie miałem styczność w ogóle. No, jedyne pająki, jakie ja widziałem w życiu, to były tylko dzikie pająki. Więc może też dlatego. Ale jakby ktoś moich znajomych miał, to bym chętnie ten, pogłaskał. Tak samo też nie miałem nigdy, zanim Saturos sobie szczurów nie załatwił, nie miałem też znajomych żadnych ze szczurami. A okazało się, że szczurki są mega, mega miłe. Dziękuję. Ale z kolei inna nasza koleżanka z pracy, jak jeszcze Saturos za nim pracował, mówiła, że Saturos, jak ty masz szczury, to ja do ciebie już nigdy nie przyjdę. Była panicznie wystraszona po prostu. O nie! O kurwa. Okej, okay. Dobrze, że mam pojca i mnie nie odwrócił do tyłu. Skurwysyn. Mam taką arachnofobię, że nawet jak przymrużę oczy, to momentami je widzę. Serio? A to gadaliśmy ten, kiedyś jak Dark Souls 2 graliśmy. W Dark Souls 2 jest w chuj pająków, nie? Są pająkowe bossy, są pająki po prostu i tak dalej. I pamiętam właśnie, że pytałem na czacie, ile osób ma arachnofobię. A to był Bowran chyba właśnie, kurwa, a propos. Jak biliśmy tą, jak się ten pająk nazywa, co ma pasz na dupie? Nie pamiętam już. Okej. Okay. I tam parę osób napisało na czacie, że ten, że też mają arachnofobię. Ja nigdy arachnofobii nie miałem, dla mnie po prostu są obrzydliwe pająki i tyle, nie? Jak każde takie, no nie wiem, no jedni lubią na przykład pająki i to jest takie już, może nie powiem, że standardowe zwierzątko domowe, ale inni, kurwa, na przykład hodują karaluchy jak największe. I z karaluchami się obnoszą jak z zwierzątkami domowymi, nie? No ja mniej więcej wszystko tak samo, tak samo. Freja, tak, Freja, dokładnie tak. Ulubienica kogoś tam. Masz lenia? Taką ten? Takie zwierzątko? To ja też. Ja całe życie. Jestem tylko czasem ciekaw, czy dłużej będę żył ja, czy mój leń. Spokojne, spokojne. Kurde, nie wiem jak ten, bo jak Gwyndolin napieprza tą albo dużą kulką, to jest git, bo jest tylko jedna rzecz do zdodżowania. Jak napieprza strzałami, no to też jest git, bo jest... Wystarczy iść po prostu po skosie lekkim. Ale te małe kulki. Te małe kulki to będzie bane of my existence po prostu, nie? Gwyndolin, co? A Gwyndolin, tak. Gwyndolin! No i tu sobie siadam. Ale to mi nic nie daje, nie? Nawet nie wiem, czemu to tak działa. To jest jedyne miejsce w grze, gdzie to tak działa. Bo rozumiem na przykład właśnie, jakby to działało odwrotnie, skoro... To ognisko, tam gdzie była firekeeperka, jest nieaktywne, bo już tam nie ma firekeeperki, to powinno mnie respić wszędzie, ale nie tam. Pewnie to ma jakieś tłumaczenie, dlaczego tak jest, ale ja nie wiem, nie rozumiem. Nie, coś jest lorowo wytłumaczone. Dobra. O Jezu. Nie mogę targetu złapać. No nie! Wyjeb! Dobrze, lecz się szybko. Lecz się, powiedziałem! Nie wiem, co się tam dzieje. Okej, małe kulki. Nie, czemu skoczyłeś? Skoczyłaś, ała. Ja pierdolę! Kurwa, ten skok wszystko zepsuł po prostu. Ja sobie go odbinduję. Odbinduję skok na tą walkę, bez kitu. To jest chyba najlepszy pomysł, bo ten skok, kurwa, po raz kolejny mnie zabił. Opcje sterowania, klawiatura i mysz, tak. I gdzie tu jest, kurde, skok? Tu? Czy tu? Nie, tu pewnie. Skok.
dajmy to, kurde, na... Strzałkę w dół mogę? Jest już przypisane gdzieś, okej, to gdzieś indziej. Skok będzie pod... tutaj. Tylko przypomnijcie mi kiedyś, żebym to zmienił, bo pewnie mi się jeszcze skok przyda. Wywalamy moda, idziemy dalej. Nie, all bosses robimy. Zabijamy to. Nie, nie skipujemy. Ja nie skipuję bossów, tak jak niektórzy na tym czacie. All bosses, all bosses. Welcome home, good hunter. Dzięki QWERTY, za followa, siemanko. Kogo masz na myśli? Ja nie wiem. Nie wiem, ale dzisiaj ten. A propos tego, że graliśmy o jedzeniu. Ja ciągle podtrzymuję to, że jestem na diecie, więc... dzisiaj w zasadzie jadłem połowę mniej, dosłownie połowę, niż zazwyczaj. Bo jak sobie robię jajecznicę, chociaż nie dosłownie. Jak sobie zawsze robię jajecznicę, to robię z 4 jajek i robię sobie tylko 4 tosty. A teraz, jak stwierdziłem, że jestem na diecie, to robię tylko z 4 jajek. Więc jajka są ciągle tutaj, no nie ma tutaj tej żadnej do pociągnięcia dźwigni. Ale jem tylko 2 tosty. I jak sobie zawsze robiłem też ten makaron, tak jak zawsze robię. Ja zawsze robię ten, tam jest 400 gram mięska mielonego, 250 gram, czyli połowa opakowania makaronu. Do tego oczywiście jakieś tam ten, pomidorki w puszce i tak dalej. I cały taki garnek zjadam podczas całego dnia zazwyczaj, nie? Na, oła, prawie spadłem. Na jedną część obiadu, później na drugą część obiadu, później na kolację i na drugą kolację. A dzisiaj jadłem tylko połowę i stwierdziłem, hej, druga połowa będzie na jutro na obiad. I to jednocześnie, i będzie dla mnie zdrowsze, ała. I też tańsze, nie? A taniość to jest dobry deal. W ogóle jak dzisiaj się budziłem, stwierdziłem, zjadłbym sobie też Grandera, tak przy okazji. I stwierdziłem, dobra, dzisiaj zrobimy sobie cheat day. Kurwa, 4 dni chłopiec na diecie już robi cheat day, elo. Jeśli będzie Grander na apce Kewca, halo, to go biorę. I na szczęście nie było, więc gotowałem sam. W sensie ten zestaw mój ulubiony, nie? Dziękuję. Okej. Okay. Obróć się troszkę. Git. Już myślałem, że wciągasz to na raz. Nie, no co ty, na raz to nie. Znaczy, tak naprawdę... ja sobie liczyłem mniej więcej, ile to ma kalorii, nie? 250 gram suchego makaronu to jest około 300 gram na, 300 kalorii na 100 gram się liczy mniej więcej, nie? 300-350. O kurwa. Więc 250 gram makaronu na cały garnek to jest ile? Jakieś 900 kalorii plus minus, nie? W samym makaronie. Mięsko mielone, zależy jakie. Ja zazwyczaj biorę ze świniaka, bo jest najprostsze. 400 gram ma około chyba 200 kalorii, czy 250 gramach. Więc mamy kolejne jakieś 800-900 kalorii. Mamy 1800 kalorii w całym garnku, jak na razie. Pomidory w puszce to są jakieś tam negligible ilości kalorii. Załóżmy, że kurwa 100 kalorii w całej puszce jest. I ogólnie mniej więcej wychodzi, że taki garnek ma plus minus... O, nie spadaj! 2000 kalorii. Okej. Więc, no, to jest duża różnica, nie? Zjeść 1000, a zjeść 2000. No dawaj! Pewnie trochę ponad 2000, bo tam oczywiście jest jeszcze około łyżki oleju, żeby usmażyć na czymś to mięsko. Z tym, że ja też odlewam olej, jak już jest wszystko usmażone. Ten nadmiar, który tam czasem zdarza się, że pływa, bo jak ze świniaka mięsko smażysz, no to jeszcze ze świniaka się wytopi, nie? Czy mam ochotę na maczka? Zawsze. To się nigdy się tam nie kończy. Od 56 dni nie piłeś alkoholu, o proszę. A masz ten, jakieś postanowienie, czy tak po prostu? Bo skoro liczysz, to znaczy, że tak jest, nie? Akwarystykę się bawisz, kociokwik? O kurde. Żaby, krewetki, przeróżne ryby, ale ostatnio miałem kraba pustelnika. I chciałbym spróbować coś jeszcze nietypowego. Ale jaja. Ja nie znałem nigdy nikogo, kto by miał właśnie takie ciekawe zwierzęta, nie? U mnie wszyscy znajomi zawsze mieli psa, kota, ostatecznie z takich bardziej egzotycznych to żółwia na przykład i tak dalej, nie? Ale nie znałem nikogo, kto by się takimi rzeczami interesował. Tak wyszło, bo za dużo tego było. Okej. No to dobrze, że się trzymasz, nie? Ja pamiętam, jak ja, jak byłem na diecie właśnie, to też ograniczałem alkohol dość mocno, bardzo mocno. Jak byłem na diecie, to ja przez ponad rok w ogóle nie piłem alkoholu. Zrobiłem wyjątek na Sylwestra, wypiłem jedną lampkę szampana i to było tyle, nie? Bo alkohol też źle wpływa na diety i na przetwarzanie tego wszystkiego w ciele człowieka, w organizmie. 8 kilo w dół, no właśnie, ojej, o tym właśnie mówię. Pisałem w apce i tak się liczy, w sumie zapomniałem o tym, o proszę. Będziesz mieć lifta? Okej. Okay. Znaczy widziałem parę osób na tym, na
TikToku z lisami, nie? W Lidlu mielone mięso z kurczaka albo indyka ma tam parę procent tłuszczu. Ja wiem. Ja wiem właśnie, że ten, że z kurczaka indyka ma mniej tłuszczu, dużo mniej tłuszczu niż ze świni. Ale ja wieprzowinkę bardziej lubię w spaghetti akurat, nie? To mięso z kurczaka zawsze mi się takie inne wydaje, no bo jest inne, nie? Dobra, podejście trzecie. Na YouTube jest babka, która ma kilkanaście lisów odratowanych i hoduje. Mnie dziwi czasem ten, znaczy nie dziwi. Podziwiam ludzi i zazdroszczę trochę ludziom, którzy mają zwierzęta typu jakieś tam wilki i tak dalej, nie? I zazwyczaj to są ludzie z Ameryki, nie? Ja nie wiem, czy w Ameryce można mieć kurwa każde zwierzę jako zwierzę domowe, czy kichuj? U nas są takie prawa co do zwierząt, które można uznawać jako domowe, że to jest pojebane, nie? O, dwa hity wejdą? Jak zajebiście, dobra, to nie możemy tego zepsuć teraz. A jak ja na przykład kiedyś miałem marzenie, żeby mieć małpkę. Chciałem mieć małpkę. No czemu małe kulki same wykurwiasz? Z małych kulek powinien też się chować za ten, za filar, nie? No i zmarnowałem, kurwa. Mike Tyson miał tygrysy. Mike Tyson to ma kurwa gołębie z tego. Z Polski, nie? Ostatnio było ten, chyba w całej Polsce o tym mowa, nie? Że Mike Tyson przyjechał gdzie? Do jakiego to miasta było? Do jakiegoś, no, jakiegoś tam miasta w Polsce, żeby kupić od polskiego hodowcy gołębie. Z Piątnicy, no właśnie. Z Piątnicy, kurwa. No bo skąd? Różnika miała papugi i kameleony jako zwierzaki. Ja mam ten, znaczy moi rodzice mają znajomego ornitologa, który jest fotografem i przez to, że się zainteresował fotografią, poszedł na studia ornitologiczne, nie? Jakby ktoś nie wiedział, ornitologia to jest nauka o ptakach. I teraz fotografuje ptaki. Nawet w Dzień Dobry TVN był ze swoimi zdjęciami, o Jezu. Może to nie jest jakiś mega wyczyn, ale kurde. To już coś, nie? Jeśli chodzi właśnie o takie ciekawsze zajęcia zwierzęta, ale to nie są te, nie są zwierzęta domowe, nie? W ogóle jakie on ma czasem historię na temat tego, jak chodzili polować na zdjęcia ptaków, bo to wiecie, trzeba się czasem schować, godzinami leżeć gdzieś w krzakach i tak dalej i czekać, aż dany ptak na swoje miejsce, w którym zazwyczaj go widuje się, albo słyszeli, że może być, przyleci, nie? I kiedyś właśnie mówił, że to najbardziej mi chyba w głowie zapadło. Jak byli gdzieś nad jeziorem jakimś i jest coś takiego, robi się coś takiego jak czatownie. Czatownia to jest takie miejsce, które jest takim jakby po prostu zamaskowanym miejscem, wiecie, przykryte liściami i tak dalej, żeby to się zlewało z otoczeniem. I to było nad jeziorem, to było z samego rana, to była czwarta, piąta rano, zaczynało się dopiero robić jasno. I na tą czatownię obok przyszedł też sobie pan wędkarz na rybki, nie? I pan wędkarz nie zauważył ich, a oni oczywiście cicho, no bo nie chcą tam w razie czego spłoszyć ptaków. No i tak się nie fajnie złożyło, że ta czatownia była bardzo realistyczna. Więc panu wędkarzowi zechciało się sikać w pewnym momencie. No i odeszczał mi się na czatownię, na nich generalnie, nie? Tak realistycznie to wyglądało, że on sam nie poznał, że to nie jest element rzeczywisty otoczenia. I zostali po prostu obszczani. Czy ty naprawdę z takiej odległości będziesz rzucać? No. Dobra, a propos sikania, ja też muszę siknąć. Bo dzisiaj dużo wody wypiłem. Siemano, piękny skok, dziękuję. W ogóle pierwszy raz widziałem, żeby te białe skurwysyny rzucały nożami, po czym zaczęły podbiegać, po czym znowu zatrzymały się i to na takiej bliskiej odległości i zaczął rzucać dalej, kurwa. Powinno być tak, że one podbiegają na melee range'a, jak już im się znudzi rzucanie, nie? Tak mi się wydaje. Skolopendry są kłopotliwe hodowli, Boże. Ja nie wiem, jak skolopendra wygląda. Brzmi jak coś w stylu salamandry, ale to chyba nie jest salamandra, nie? Ale kiedyś miałem właśnie marzenie a propos takich dziwnych zwierząt, żeby mieć małpkę. Ja już sobie planowałem nawet, jak już będę miał swój własny dom, to było dawno temu, wtedy jeszcze nie byłem świadom, że jestem milenialcem i nie mam szans, żeby mieć swój własny dom. Jak jeszcze właśnie marzyłem sobie, jak to będzie wyglądać, nie? I ja miałem w głowie takie coś, że ta małpka będzie miała swój jebany własny pokój, który tak odjebie, będzie miała tyle dziwnych rzeczy do skakania i latania sobie po tym pokoju, że będzie najszczęśliwszą małpką na świecie, nie? Ale to się nigdy nie wydarzyło. Okej.
i się pewnie nigdy nie wydarzy, bo też w Polsce nie można mieć małpek. It's illegal. O, halo? Zatarłeś salamandrum, więc gin? Stonoga inaczej, a okej, okay, okej. Okay. Stonoga, Zbigniew. Salamandry co płazy, mów co cię z nimi łączy. To są ten lizard people, nie? Ludzie jaszczurki. Dobra, chodź. Najbardziej mnie wkurza to RNG, że... O, czasem rzuci dwa noże i podejdzie, a czasem ich kurwa rzuca 15 i tak nie ma planu podejść. Dobra. Ej, dobrze, że ten, na tej broni nie ma jakiegoś takiego dużego wykroku do przodu podczas ataku. W Lords of the Fallen bym już spadł kurwa 3 razy podczas jednego ataku, nie? W takim miejscu. Okej. Okay. Chudź, chudź. Znowu podejdzie i... Okej. Okay. Dobry roll, mordo, dobry, dobry. Next! Podejdź od razu, nawet... No... Dobrze, dobrze, dobrze. Bliżej. A kurwa... Okej. Okay. Dobrze. Mamy to. Ile już miałem podejść na bossa łącznie? 4? Czy mi się wydaje? Chyba 4, nie? Muszę spróbować, jak będzie rzeczywiście... te kulki małe robić niebieskie, to lecieć w dół. Znaczy, teraz lecę w dół. To lecieć... O Jezusie. Bamija! Bamija, dziękuję za sprezentowanie 5 subów. Dziękuję bardzo, nie trzeba było. Ty teraz zbierasz na ten... na dom i w ogóle, halo. Za te szalone gitarowe skille, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki wielkie. W Demonsach zapowiada się parę razy MG+, przez tendencję. Ja nigdy nie wiedziałem, o co chodzi w tendencjach dokładnie. W Demon Soulsach. I nigdy nie chciało mi się o tym czytać. Czekaj, właśnie, ja chcę zobaczyć... kto dostał, bo ja nie zobaczyłem. Gdzie jest ta myszka moja? Misiek, gratuluję, Burtik, Fallout, albo Fallout, Heasterian, już nie czytam, Heisterian i Asuna, gratulacje. Gratulacje i jeszcze raz dziękuję. Ja znowu, wiecie, ja nie potrafię przyjmować prezentów, nie? Jak takie coś się dzieje, ja się po prostu rumienię, nawet jak nie zewnętrznie, nie na policzkach, to wewnętrznie jestem zarumieniony. Te kocie, to kurwa nie jest tutaj, poczekaj. Fuck. Czy ja za mało razy przekręciłem to? Chyba tak. Zabijanie bossa daje ci plus rep do max plus 3 rep, a zaginięcie jako człowiek masz minus. To wiem, że jako ten, jak giniesz jako człowiek, to wiem, że wtedy się robi coraz bardziej czarna tendencja. To się dowiedziałem po tym, jak dużo umierałem jako człowiek. Czekaj, muszę to z drugiej strony pokręcić, nie? Więc wiem, jak działa czarna tendencja mniej więcej. Z tym, że tam jest, to nie jest chyba aż tak prosty, nie? Chociaż może tak działa teraz, ale z tego co czytałem, może to nie jest prawda. W Demon's Soulsach oryginalnych to było jeszcze bardziej skomplikowane, nie? Jak masz maksu dobrego rypa, to możesz wjeść do miejsc niedostępnych normalnie. Halo? Przepraszam, kurwa, skąd ty się tu wziąłeś? Przyszedł za mną. A czarna to są te... Tą inwaderzy, jacyś dodatkowi i tak dalej, nie? Mi chodzi o samo ten, ja wiem jakie są plusy i minusy każdej tendencji, ale nie wiem, to wbijanie białej zawsze mnie myliło. Always. Dobra. I tak, duża kulka, rolujemy. Małe kulki, spróbuję zrolować i się schować za tymi kolumnami, co wystają na bokach, bo kiedyś tak robiłem i to działało. Nie wiem, jak to zadziała na gitarze, a... strzały, po prostu chodzimy w boki. Wbijanie białych jest do dupy dosyć, bo po każdym bossie masz postać człowieka. No i są oczy efemeryczne, ale jest mała ich dostępność, nie? Tetris podkreślenie 1. O ja cię pierdolę, Goroszczak po roku w Wrocławiu. Ksremhest, ksremhest, ksremhest. Siemano, Tetris. O nie! Dostanę kurwicy. Poczekaj, żeby zrobić to na dwa razy, mam ciągle jeszcze jeden... Nie, mam już prądowej żywicy. Nie mam już prądowej żywicy? Miałem 3. Zużyłem, nie? Kurwa, chciałem powiedzieć, że włączę prądową żywicę, żeby mieć na dwa podbiegnięcia tylko, ale... Co ten green? Co green? Jak usłyszałem pierwszy raz o tym ranie na gitarce, to już wtedy postanowiłem, że coś zgiftuje, o proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pomysł jest rzeczywiście fajny, ale nie jest oryginalny. Na tych kontrolerach wiele osób grało, nie? Tak naprawdę wydaje mi się, że już kurwa na każdym istniejącym kontrolerze ludzie grali i nawet na tych nieistniejących kontrolerach ludzie grali, bo ja widziałem kiedyś gościu chyba grał na bananach i na ziemniakach,
do których podłączył jakieś takie dziwne rzeczy, takie kabelki, wiecie, więc no, cokolwiek, to jest tak jak z tymi, nie? Jeśli ktoś grał kiedyś na gitarze i chciał stworzyć coś swojego, jakiś riff na przykład, to masz 99% z pewności, że ktoś ten riff już kiedyś napisał i zagrał. I tak samo jest z challenge runami w Soulsach wszystkimi. God of War zamiata, kupiłem wczoraj, już mam 14 godzin. Mnie te nowe God of War'y jakoś nie przekonują. Nie potrafię się do nich przekonać. Nie. Czemu to nie obraca? Znaczy ja wiem czemu, bo tak to działa, kurwa, bo mam namierzanie kamery włączone specjalnie. Zazwyczaj mam wyłączone na moich ranach, ale jak gram padem, a nie jak gram tym czymś. Okej. Okay. Hyper Armor, Poise, złota rybka przeszła Elden Ringa, tak, to też widziałem. I chyba, nie wiem czy nie było przypadkiem też czegoś takiego, to może mi się też z WoWem pomylić, że czat przeszedł Elden Ringa, że były ustawione jakieś tam komendy na czacie i każda z nich coś tam robiła konkretnego i ludzie pisząc na czacie kontrolowali postacią, nie? I wydaje mi się, że to w końcu przeszli. Wiem, że takie coś na pewno było w WoWie, że w klasiku bili 60 level. I wydaje mi się, że było też coś takiego w Elden Ringu. Ale nie wiem, czy w końcu przeszli tę grę. Okej. Okay. Hum. Dobra. Shit, nie lubię tak. Dobra. Myślałem nad wężem. O, widzisz. Nie znałem też nikogo, kto miał węża nigdy. W sensie takiego tam. czy ktoś kojarzy taki film, którego kurwa nawet tytułu nie pamiętam? Co to był za film? Był film taki względnie stara. Amerykańska głupia komedia, taka typowa, typu jakiś American Pie i tak dalej. I tam jakaś tam ekipa znajomych wyjechała gdzieś na, nie pamiętam, gdzieś jechali. I mieli do tego swojego jeżdżenia autobus szkolny, chyba kradziony. Ale któryś z tych bohaterów miał węża i zostawił go pod opieką swojemu znajomemu ze studiów. I ten znajomy karmił tego węża i to były zawsze ciekawe sceny, jak on tego węża karmił. Czy ktoś kojarzy taki film? Nie pamiętam tego tytułu nawet teraz. Węża też polecam, polecam bardzo, sam od nich zaczynałem i dalej posiadam. Ile żyją takie, nie wiem, pewnie każda rasa inaczej, ale ile wąż taki standardowy, że tak powiem, którego się hoduje samemu jako zwierzątko? Ile on żyje? Skorpiony. Road trip. Chyba tak, chyba road trip, no. Możliwe, że tak. I ten gościu, który karmił tego węża, zawsze się tak mega ekscytował tym jakimiś szczurami żywymi, czy tam myszami. I ten wąż nie chciał jeść tego szczura, czy tam tego węża. Myszki. Ile żyje? 20-30 lat nawet, o kurde. To nieźle. Zakrąglając, no czaję. Ale i tak w porównaniu do takiego, nie wiem, na przykład psa, to jest dużo dłużej, nie? Bo psy to zależnie od rasy, mówi się około 10 lat, nie? Te zwierzęta na początek. Żyją 5 dni i nie potrzebują jedzenia i wody. Levelu, bo ty to źle robiłeś. To nie tak. A, już popchałem do końca, dobra. Ja miałem 3 chomiki w życiu. I każdy z nich nazywał się Gucią, ale to już kiedyś opowiadałem, nie? O moich chomikach, które każdy z nich się nazywał Gucią. Dobra, podejście 5. Jeszcze żaden boss mi nie skopał dupy tak jak ten boss na razie, nie? Jestem sam sobie w podziwie, że zabiliśmy Ornstein'a i Smoga za pierwszym razem. Po co ja piję, jak mogę usiąść? Zabiliśmy Ornstein'a i Smoga za pierwszym razem, a Gwyndolin, chciałem powiedzieć Gwynevir, podchodzimy już 6 raz. Co ona robi? On. Kula duża. Jup. Kula duża. Siup. Nie weszło siup. Nie siupnąłem. Nichuja nie siupnąłem. Wcale się nie stresuję. Kurwa, targetuj mi ją! Proszę nie. A, już nie weszło. No, kurwa. Ja, dobra. No, nie jest dobrze. Weź te małe kulki ode mnie. Dawaj jakiś, łuk. Łuk jest git. Bałem się łuku, bo bałem się, jak będę chodzić po skosie na tej klawiaturze. To nie jest klawiatura. Ale akurat... No i znowu nie weszło. Czemu tak? Okej. Okay. Ja widzę. Znowu małe kulki. Nie widzę nic. Dwa. No. Mogę? No czemu się moja postać zatrzymała?
Okej, okay, no niech będzie. Pij. I od razu jeszcze raz wytopuj. Najlepiej jakby samym łukiem napierdalał. Naprawdę. Najebniej czymś. Kurwa, ale nie małymi kulkami, dobra. Ta jest! Boże. Najtrudniejszy boss jak na razie, nie? I w to pierwszy raz grasz? Na gitarze? Tak. Jak najbardziej. Akiramenda yo! Akiramenda omae. Co to znaczy w ogóle dokładnie? Ja to wyciąłem, ale dalej nie wiem co to znaczy. Ja na myśli Dark Souls. A ty pierwszy raz tego żartu używasz? Bo wydaje się, że go już kurwa kiedyś słyszałem. Never give up, a okej. Okay. Czyli to jest dosłownie to samo, co później jestem? Po angielsku mówi? To jest puste, nie? Nie wiem, po co otwieram, ale... Dobrze! To teraz... Gdzie pójdziemy teraz? Mamy teraz cały świat otwarty, nie? Aha, musimy iść oddać Lord Vessel. Poczekaj, nie. Jak się stąd cofnę, co mnie cofnie znowu na sam początek, nie? Więc się cofnijmy pieszo. Bo znowu będę musiał się do jakiegoś normalnego działającego ogniska przebijać, a to główne jest zepsute, nie? Więc depniemy się, pójdziemy do Firelink, oddamy Lord Vessel i chyba pójdziemy pierwsze co do tego, do Dolnego Lądu. Chociaż jeszcze Sifa musimy zabić, nie? Musimy zabić Sifa, jeśli chcemy iść na... Dobra, to pójdziemy do Sifa. Levele. More wytrzymałość. Musimy zabić Sifa, jeśli chcemy iść na dół. I gdzie ja chcę? Firelink. Dziękuję Xelio za followka, siemanko, dobry wieczór. DLC, a później Sif? Nie, DLC, co ty? Nie ma opcji, ja pójdę do DLC na sam koniec. Nie mam ochoty się wkurwiać na Manusa na 50 levelu. Kurwa, na gitarze. Powbijam sobie jeszcze trochę statystyk, zanim pójdę do tego. Do Manusa. To nie. To nie jest optymalna droga. Hello. Siema, no dobry wieczór. Zbożówki? Brzmi jak ten, jak kawa zbożowa. Kto pił kiedyś kawę zbożową? Ile mamy... Albo nie, bo zakładam, że ci wszyscy, którzy są mniej więcej w moim wieku, pewnie pili kawę zbożową za gówniarza. Czy takie coś jak kawa zbożowa jest jeszcze w ogóle pite w dzisiejszych czasach? Ja pamiętam jak ten, jak zawsze do babci przyjeżdżałem, to rodzicom robiła kawę normalną, a mi babcia robiła kawę zbożową. Mama zawsze mi robiła, okej. Okay. Piesawio, jesteś teraz, masz 18, tak? Czy tam 19? Okej, czyli młody jesteś i ciągle jest pita kawa zbożowa, spoko. Odpalaj Guitar Hero i Through the Fire and Flames, nie ma opcji. Ja mówiłem wczoraj, nie? Ja pierwszy raz w życiu mam tak naprawdę gitarę z Guitar Hero w rękach, nie? Ja jak grałem w podróby tego, podróby Guitar Hero na PC-cie, to grałem na klawiaturze. W maju 20, okej. Okay. Jesteś z maja też? To piąteczka, mordo. Ja z 8 maja jestem. Guitar Flash 3, nie, ja grałem akurat w Frets on Fire. Ale to było 15 lat temu. Ja byłem wtedy gimnazjum. 15 lat temu. Jako rocznik 04, ostatnio z kawą zbożową spotkałem się około 7 lat temu, a widzisz.